Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Kokolity. Co prawda nie mam kartona, mam to wszystko w siatce rosmanowskiej, ponieważ musiało to do mnie przyjść tutaj do Holandii. Także musiałam to mieć przepakowane właśnie do czegoś innego, bo mi się w kartonie niestety nie mieściło. Jest tutaj pielęgnacja, jest tutaj dość dużo makijażu, ale to nie jest tylko, tam są jeszcze zakupy z Sephory oraz takie próbeczki. Także to połączę po prostu w jedną całość, bo mam tych filmów troszkę z zakupami, także mam nadzieję, że oczywiście dacie kciuka do góry, jeżeli Wam się będzie podobało i zostańcie ze mną dalej. No i nie zapomnijcie oczywiście nacisnąć sobie guzika z subskrypcją mojego kanału, żeby być ze mną na bieżąco. No i tak, to zaczynamy. Tą rzeczą jest paleta właśnie Revolution, to jest Imagination Highlight to the Moon. I po prostu, no musiałam mieć, jak zobaczyłam to, czyli wszystkie tutaj właśnie jakieś pudry, bronzery, rozświetlacze. Na stronie wyglądała interesująco i kosztowała około 5 dych. Ja nie pamiętam niestety wszystkich cen, ale też nie wzięłam chyba rachunku żadnego ze sobą, także no to musicie mi wybaczyć, ale tak pierwszą jest taka paleta, ona świetnie zmienia światło, także mogę Was ładnie oślepiać, także to jest pierwsze cacko. Dobra, to wyciągnę make-up trochę, potem. I o, jeszcze mam zakupy jakieś z natury, bo chciałam w naturze kupić sobie Kobo, ale oczywiście trafiłam na wyprzedaże. Nie było nic na półkach, po prostu półki były takie wyczyszczone, nawet testerów nie było. Dobra, to produkty do brwi, które sobie zakupiłam na Kokolicie i to są oczywiście kredki do brwi, dwie kredki z Golden Rose w kolorze 102, to takie z końcówką w spiralkę. Dzisiaj właśnie robiłam sobie brwi i powiem Wam, skończyła mi się kredka z Catrice, taka sama. Totalnie niewydajna kredka, nie kupię jej, chociaż bardzo, bardzo nam się podobała. Totalnie elegancko się nią malowało brwi, robiłam to po prostu w tempie ekspresowym, ale niestety chyba po 5-6 użyciach się skończyła. Tak, tak, no więcej nie mam nic do powiedzenia. Tak, to są te kredeczki, no i taka zwykła kredka po prostu do ostrzenia, też w kolorze 102, bo też ją uwielbiam. Kolejną rzeczą, to jest też kredka, ale teraz kredka do oczu, jest to Hehan i Hippologic Eye Pencil w kolorze Ashen Brown. Bardzo ładny kolor. Właśnie chciałam coś mieć na linię wodną, taką brązową kredkę, nie czarną, żeby po prostu nie przytłaczyć za bardzo oczu. Tuż do rzęs, który mam, to Maybelline Total Temptation Mascara Waterproof. No, po prostu, żeby była kontynuacja tradycji, muszę kupić sobie jakiś tuż do rzęs. Of course. Co tu mamy w ogóle jeszcze z tego kolorku? Wezmę wszystkie korektory chyba, które kupiłam. Chyba. Kupiłam 4 korektory. Dwa to są Revolution, to jest są te popularne Conceal and Define i ja mam w kolorze C10 i C3. Tak, musiałam je mieć, żeby je sobie właśnie przetestować. Korektor z Revlonu, to jest Revlon Color Stay Concealer 02 Light kolorek, także kolejny korektor, tak, żebym ja je tylko tak szybko zużywała, jak bym chciała. No i z Maybelline to jest Instant Anti-Age Eraser w kolorze 06 Neutralizer. Tak, mam jakiś jeden, muszę go w ogóle otworzyć. Za to kolejne rzeczy z tego sklepu, bo wyciągnąć z tej siaty, to jest też z Revolution i to jest Glitter Glue. Nie miałam nic takiego, wiem, że NYX coś takiego sprzedaje, ale ja po prostu nie miałam dostępu, żeby kupić sobie z NYX, więc kupiłam sobie z Revolution, czy tam Make Up Revolution, kto co woli. I też z tej samej firmy mam Liquid Highlighter, czyli płynny rozświetlacz w kolorze Dragon's Blood. Prześliczny kolor, zobaczcie. Nie wiem, czy kamera odda. Śliczny odcień, także no nie mogę się doczekać, jak go użyję. Oczywiście dajcie mi znać, czy mam coś dla Was przetestować, jeżeli Was coś zainteresowało. Tutaj mam, po prostu nawet mi się pozbijało troszkę.
transporcie, ale też Revolution. I to jest taki ogromny w ogóle rozświetlacz. Nie wiedziałam, że będzie taki duży. Ma 12 gram i to jest w kolorze rose gold. Idealny właśnie do tego płynnego rozświetlacza. Kolorem jest dokładnie taki sam. Paleta do konturowania w kolorze ultra light, medium i to się nazywa ultra sculpted contour kit. Myślałam, że inne kolory mi przyjdą. No ale dobra. Niech już będzie. Co jeszcze mam z make-upu z tej drogerii internetowej? To ta tutaj. I to jest NYX Control Freak. To jest Eyebrow Gel, bo mi zawsze brakuje żeli do brwi. Jeszcze nie trafiłam na tak samo dobry jak ten ze Slicka, bo ten ze Slicka był wyśmienity. I tu mam dwa glitterki. Jeden z Revolution, drugi z NYXa. Ten z NYXa jest mega śliczny. A ten jest taki rose gold. Nie wiem, co mi się stało z takim szampańskim rose goldem, że wszystko, co się świeci, to właśnie jest w tym kolorze. Dobra, pokażę Wam zakupy make-upowe po prostu do końca. Potem przejdę dalej do tego, co z Kokolity zamówione. I tak, w Naturze wzięłam sobie... Czy nie w Naturze? Nie w Naturze, to jest jeszcze chyba z Kokolity. I to jest właśnie Heian Bronzer i to jest matowy brąz w kolorze 506 Bahama Sand. Bardzo ładny taki chłodny odcień. To jest, tutaj mam jeszcze dwie rzeczy z Kokolity na pewno. O nie, więcej nawet. Tak. Po prostu siatka jest bez dna. Dwa podkłady z Golden Rose i... O, przepraszam, tak powinnam trzymać. Jeden to Golden Rose HD Foundation, czyli taki średnio kryjący, lightweight i hydrating. Będziemy testować na pewno. A drugi to jest ten dwa w jednym, właśnie kolektor z podkładem. I on jest ponoć mega mocno kryjącym podkładem. Full coverage jest napisane. Także no ja czasami potrzebuję podkładu, który jest mega kryjący i zobaczymy, czy ten taki będzie. Tak, podkładów to na pewno zobaczycie multum, bo multum testu będzie czekało w kolejce. Kolejną jeszcze tutaj chyba dwoma rzeczami właśnie z Kokolity są dwie pomadki z Maybelline. To są te Superstay Matte Ink. Ja mam w kolorze 75 Fighter i 50 Voyage. Po prostu musiałam je mieć. Ten tu może być troszkę za ciepłym dla mnie kolorem, ale ten jest cudowny. Także tak one wyglądają. One były po prostu połowę tańsze niż w drogerii. A nawet jak teraz byłam i była promocja w Rossmanie, to po prostu wszystko jest wyprzedane albo obmacane. Ja takiego czegoś nienawidzę. Nienawidzę kupować stacjonarnie w drogeriach, bo nigdy nie wiem, czy ten produkt był otwarty pół roku temu, czy został otwarty dzisiaj, czy w ogóle nikt go nie otwierał. I dla mnie to jest takie zawsze... jak wiecie. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o Kokolity i makijaż Kokolity, bo jeszcze pielęgnacji to mam pełno. Ale teraz pokażę Wam, co zakupiłam. Co zakupiłam właśnie w... Patrzcie, coś mi brakuje, ale nie wiem co. Ale to kupiłam właśnie z Natury, to jest Wet n Wild i to jest tutaj Contouring Palette Contour i w kolorze Dulce de Leche. Tak, ostatnia sztuka była w Naturze i ostatnia sztuka była też tylko takiej pomadki, tylko w tym kolorze i to jest coś na wzór właśnie tych z Golden Rose Wet n Wild i ja mam w kolorze Nudie Patootie. Też to nieraz słyszałam ten kolor właśnie w internecie. Także to. W Sephorze kupiłam sobie dwa podkłady, ale w miniaturkach, bo byłam w Warszawie i były te miniaturki dostępne. To jest Makeup Forever Ultra HD Foundation. On kosztował jakoś 100, ale to jest 15 ml. Także fajna sprawa dla mnie. I ja kupiłam sobie małe właśnie Hello Happy z Benefitu w kolorze 4. Też właśnie mi się przyda do testów takie małe. No i nigdy tego dużego nie zużywam. I... Widziałam, mam też trzy próbki podkładów. To jest z La Mer, z
Urban Decay All Nighter, no i MAC. Też sobie wziąłem, bo byłam w MAC-u. I tu mam MAC, co to jest Pro Longwear NC20 w kolorze. Nie mogłam tam dobrać sobie żadnego sensownego koloru. Nie wiem, jak ci ludzie to robią, że tam sobie te kolory dobierają. Dla mnie to było straszne przeżycie. W gazecie, którą miałam, też znalazłam podkład i to jest podkład z Debory Comfort Lift w kolorze właśnie 03 Sand i też mam go zamiar jakoś niedługo właśnie przetestować, póki jestem jeszcze opalona. No, właśnie to ten podkład znaleziony w gazecie, znaleziony, no, kupiony razem z gazetą. Dobra, i lecimy dalej z tematem, już jest pielęgnacja, ale pomiędzy pielęgnacją a makijażem jest pędzelek i to jest pędzelek jakiś random, mowy nie, Hulu. Ale powiem wam, że nie pamiętam, żebym go zamawiała, może zamawiałam, muszę zobaczyć w ogóle w zamówieniu. I to jest Hulu P42, ale naprawdę nie pamiętam, żebym go zamawiała. Gdzie? Totalnie nie wiem o tym. Mam też dwie henny z Reflecto Seal, to kupuję zawsze. Coś dla mnie nowego, to jest z Equilibra, chyba tak się to czyta. I to jest sztyft pod oczy. Aloesowy sztyft pod oczy. Na niedoskonałości, skóry pod oczami, dolne dekoracje okolic oczu, no puchlizny podkrążone oczy. To jest normalnie taki sztyfcik. Coś jak to z Tony Moly w Sephorze, który możemy kupić. Podejrzewam, że to działa. Podobnie Mixa krem matujący, tak, przeciw błyszczeniu i świetny jest, ja go używam zawsze pod makijaż, bo mam teraz go pod moim podkładem aktualnie też, także tak, uwielbiam, musiałam go sobie dokupić. Zestaw tutaj mam świetny z Mizona i to jest to ze śluzem ślimaka i to jest All-in-One Snail Repair Cream i to jest wielofunkcyjny naprawczy krem z filtratem śluzu ślimaka, 92% ma, który intensywnie wspomaga walkę z niedoskonałościami i ma 75 ml, czyli jest większym kremem niż standardowy krem kupiony w drogeriach lub gdzieś indziej, a tu jest z tej samej serii też większy, bo 25 ml kremu pod oczy. Ja nie wiem, kiedy ja to zużyję, powiem wam, że po co ja to kupuję? To jest po prostu mania kupowania, naprawdę. One tak się wyglądają, że ja z chęcią ich nie będę używał, tylko będę mogła postawić sobie gdzieś na wierzchu i po prostu na nie popatrzeć. Ale to właśnie krem pod oczy. I mam jeszcze do tego, trochę się zniszczyło opakowanie, ale to mam tutaj serum. Nie otworzę teraz, tak? Czy otworzę? Udało się. I mam serum właśnie też Snail Repair Intensive Ampoule. Śliczne, prawda? Tak, swoje kosztują, taka jest prawda. Ale pielęgnacja jest ważna w naszym codziennym takim życiu. Ważniejsza od makijażu, bo dzięki pielęgnacji oczywiście makijaż wygląda lepiej na cerze. I ta to tutaj ma 80% tego właśnie filtratu ze śluzu ślimaka i co my tu mamy napisane, że dokładnie nawilża i odżywia, wspomaga walkę z niedoskonałościami skórnymi takimi jak rozszerzone pory, blizny, zmarszczki i przebarwienia, czyli coś dla mnie, bo ja naprawdę rozszerzone pory w okolicach nosa, okropnie rozszerzone, także jak tylko skończę swoje teraz kremy, to będę używała tych. Ale to nie wszystko! Jeszcze mam Zorientany, naturalny krem do rąk ze śluzem ślimaka. Tak, byłam na Dominikanie, też kupiłam sobie krem ze śluzem ślimaka. Tak, kupiłam, bo tam krem ze śluzem ślimaka kosztował 3 dolary, a nie tak jak u nas 130 zł albo i więcej. I tak wygląda krem do rąk, który będzie już niedługo używany, ponieważ skończył mi się mój krem do rąk z Evre, a i zapomniałam kupić dużego, więc mam tylko ten. Na długo nie wystarczy, ale mam nadzieję, że chociaż na trochę. Tu mam kolejny krem. Wiem, jestem po prostu straszna z tym, ale tu jest kolejny krem i to jest... co jak to się nazywa? Ava Laboratorium. Matujący serum żel, zwężający pory, natychmiastowy efekt matowej skóry.
Tak, Ava Cosmetics. One są dostępne też w Rossmanie, bo widziałam ostatnio, jak byłam teraz właśnie na urlopie. I też z Avy mam koktajl młodości, czyli SOS Sebum Control Professional, regulacja wydzielania sebum. Tak, mam manię a propos mojej cery teraz, która zaczęła totalnie mocno się przetłuszczać, znowu zaczęła mnie wysypywać, także ja wracam do jakichś takich właśnie rzeczy, które mają mi to wszystko uspokoić. Także będziemy się kurować. Już końcówka, jeżeli chodzi o te zakupy. Tu mam peeling do stóp z Holika, czyli coś na zimę, coś właśnie po wakacjach. To się musi u mnie znaleźć. No i maseczki, czyli ostatnia sprawa to maseczki. I tu mam różne, wszystkie praktycznie są zmizone, tylko ta jedna jest z czego? Tylko ta jedna jest z Holika, a reszta jest zmizona. I ja od czasu do czasu robię sobie takie maseczki, które świetnie działają na skórę. Nie używam ich prawda codziennie, czy tam co drugi dzień, czy nawet raz w tygodniu, mi się nawet nie zdarza, ale nawet raz na dwa tygodnie te maseczki działają cuda. One naprawdę działają na naszą skórę na wielki plus. Także tak by wyglądały moje zakupy z Cocolite oczywiście. Mam nadzieję, że te zakupy Wam się podobały. Jeżeli chcecie jakiś test, oczywiście testy tych próbek będą się pokazywały dość regularnie, mam nadzieję. Uda mi się je przetestować, bo po to je właśnie brałam. A też zastanawiam się nad kupieniem całych, ale pomyślałam, że skoro mam opcję wzięcia próbek, to tutaj mózg odezwał się i wygrał. Lepiej weź próbki, nie kupuj całych, bo to niepotrzebnie może obciążyć Twój budżet. Tak, i właśnie tym pięknym akcentem będę kończyła ten filmik i mam nadzieję oczywiście, że widzimy się w kolejnych moich filmikach. Także do zobaczenia, pa!